Księżnicz Aleksander Chutkowski. Witam i zapraszam Państwa na informacje dnia. Niemcy dostarczyli Polsce system obrony przeciwlotniczej Patriot. To odpowiedź naszych sąsiadów na tragedię w Przywodowie, w której zginęło dwoje Polaków. Wskutek nacisków polskiego rządu, jedną baterię Patriot Niemcy przekażą na Ukrainę. W listopadzie na przygraniczną miejscowość przewodów spadł pocisk rakietowy, zabijając dwoje Polaków. Wtedy Niemcy zaproponowali nam systemy Patriot, które wzmocnią ochronę wschodniej flanki NATO. Rząd Prawa i Sprawiedliwości podtrzymywał jednak stanowisko, że baterie powinny stanąć na terenie Ukrainy. Ostatecznie do Ukraińców trafi jedna bateria. Niemcy dostarczyli do Polski dwie z trzech obiecanych baterii. Nasz pułk rakiet przeciwlotniczych przygotowuje się w Polsce do gotowości bojowej. Konwój przybył. Systemy Patriot są montowane pod Zamościem, gdzie będą stacjonować. Proces przebiega teraz właśnie koordynacji tych działań. Na pewno wzmocnią niemieckie patrioty system obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej naszego kraju, ale pamiętajmy, że na polskiej ziemi mamy patrioty amerykańskie, przede wszystkim mamy patrioty polskie. Mówi wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz. Błaszczak. Niemcy dostarczyli do Polski baterie rakietowe, ale także radary, pojazdy kierowania ogniem i agregaty prądotwórcze. Do Polski przybyło około 350 niemieckich żołnierzy. Wicepremier Błaszczak zapewnia, że to Polska będzie decydować o użyciu Patriotów. Będą dowodzić dowódcy polscy. To jest niewątpliwie niezwykle istotne. Patrioty dostarczone przez Niemców mają zasięg około 70 km. Amerykanie produkują też mocniejsze wersje rakiet o zasięgu do 160 Kilometrów. Jak podkreśla ekspert do spraw wojskowości dr Marcin Paluch, Polska wzmacnia swoje bezpieczeństwo o jedne z najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych. Amerykanie przez wiele lat dopracowywali tę rakietę, dopracowywali cały ten zestaw dla obronności przeciwlotniczej, przeciwbalistycznej, dla obronności tej. To jest pocisk no, epokowy. Polskie władze systematycznie budują obronę przeciwlotniczą i przeciwrakietową kraju. Dostarczone w ubiegłym roku przez Amerykanów baterie Patriot wejdą w skład systemu Wisła. Równocześnie powstają systemy mniejszego zasięgu Narew i Pilica Plus. Resort zdrowia ogłasza konkurs na modernizację szpitalnych oddziałów ratunkowych. Do rozdania jest łącznie 750 milionów złotych. Środki mogą trafić do 20, a nawet 30% wszystkich sorów w Polsce. Szpitalne oddziały ratunkowe są otwarte 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Wciąż wymagają reform, jeśli nie sprzętowych, to organizacyjnych. Resort Zdrowia wyjaśnia, że jest obecnie w procesie zmiany wyceny procedur na SOR-ach. Chce, by nowe wyceny mogły funkcjonować od kolejnego półrocza, co wiąże się ze zwiększeniem środków, jakie trafią do szpitalnych oddziałów ratunkowych. Na razie obowiązuje przejściowe rozwiązanie w postaci korektorów, które już w tej chwili podnoszą nakłady na sory. Głównym problemem wciąż jest jednak długi czas oczekiwania. Na sory trafiają często pacjenci, którzy nie powinni na sory trafiać. Według ministra zdrowia idą na sory zamiast skorzystać z nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej, by to ograniczyć, przy szpitalnych oddziałach ratunkowych powstają przychodnie gotowe udzielić pomocy. Działają one już w przypadku 90% sorów do końca Czerwca, bo tak zdefiniowany jest obowiązek prawny, będziemy mieli tą necną i świąteczną pomoc lekarską przy wszystkich sorach i wtedy będziemy mieli możliwość kierowania ruchem pacjenta w ten sposób, żeby ci pacjenci, którzy nie wymagają tej pilnej, takiej no, poszerzonej diagnostyki interwencji, że będą po prostu mieli szansę skorzystać obok, czekając krócej. Ale zmian na SOR-ach wymaga też infrastruktura. I aby to osiągnąć, resort zdrowia przeznaczył 750 milionów złotych na nowy konkurs. Pojedynczy szpitalny oddział ratunkowy może ubiegać się o środki od 2 do 15 milionów. Nabór wniosków w konkursie ruszy 27 lutego. Ma mieć wymiar w szczególności związany z przebudową, modernizacją i adaptacją tych oddziałów, ale nie tylko. Dlatego, że równie istotny w ramach wsparcia tymi środkami będzie wymiar związany z diagnostyką. Chodzi o wsparcie w zakresie wyposażenia pracowni diagnostycznych, które współpracują ze szpitalnymi oddziałami ratunkowymi. Na złożenie wniosku będzie czas do 31 marca. Miliony martwych drzew i postępująca gradacja kornika drukarza. Tak dziś, po kilku latach, od medialnego linczu wymierzonego w leśników, lokalna społeczność i świętej pamięci profesora Jana Szyszko wygląda puszcza białowieska. Leśnicy nie mogą jej ratować, bo ręce wiąże im decyzja sądów. Gdy kornik drukarz wyniszczał Puszczę Białowieską, winę próbowano zrzucić na profesora Jana Szyszko i leśników, którzy od lat o tę Puszczę dbali. Padały hasła o tym, że las obroni się sam, że człowiek szkodzi Puszczy. Padały zarzuty, które w praktyce były medialnym linczem. Dziś Puszcza umiera i wystarczy do niej pojechać, by zobaczyć obraz dramatu, przed którym ochronić chciał ją świętej pamięci profesor Jan Szyszko. Miejscami tak naprawdę... Ten cały las jest martwy. Przez kilkaset lat będziemy oglądali obraz klęski, którym tak naprawdę nikt się nie będzie chciał chwalić. Mówi Krzysztof Zamoński z Nadleśnictwa Hajnówka. Wyjaśnia, że gradacje mogły zatrzymać tylko cięcia chorych drzew. Wtedy liczebność kornika nie rosłaby w sposób gwałtowny i niekontrolowany. Reakcje uniemożliwiły jednak zarzuty pseudoekologów, których argumenty podzieliła Komisja Europejska. Za nią orzeczenie wydał Trybunał Sprawiedliwości, ale śnikom tak naprawdę zabroniono ratować puszczę. Gradacja wygaśnie sama, ale wtedy kiedy kornik... Zje wszystkie świerki, które po prostu, czy prawie wszystkie, które do niego pasują. I krok po kroku Kornik wyniszcza to, co miejscową ludność napawało dumą. Wyjaśnia na nadleśnictwa Hajnówka Mariusza Gejczyk. Takiej gradacji nie mieliśmy jak do tej pory w historii Puszczy Białowieskiej. To jest praktycznie 3 miliony metrów sześciennych świerka, który zamarł. To 7 tysięcy hektarów martwego drewna, gdzie nie można zapewnić ciągłości pokoleniowej lasu, gdzie nie da się zapewnić przetrwania dotychczas występujących w puszczy siedlisk i gatunków. Wszystkie działania prawne przeciwko puszczy są dla niej egzekucją, a orzeczenie Sądu Okręgowego w Warszawie wiąże ręce leśnikom. ...które uniemożliwia nam czynną gospodarkę leśną, gdzie nie możemy pozyskiwać drewna w Puszczy Białowieskiej. Ale martwe drewno leży, jest go mnóstwo. Nie dość, że emituje dwutlenek węgla, to jeszcze rośnie zagrożenie pożarowe. I ono jest też zagrożeniem dla wciąż zdrowych drzew. Powolna egzekucja Puszczy Białowieskiej która dokonuje się rękami sądów i pseudoekologów. Sprawia, że coraz częściej żubry szukają pożywienia poza lasem. Przyciągają ich pola rzepaku, mówi Andrzej Łukasiewicz z Nadleśnictwa Hajnówka. Zatraciły orientację. One, one nie mogą nawet do niektórych miejsc dojść. Więc też część wychodzi, ta część, która jest na, na, na polach, a myślę, że jest na pewno ponad 200 sztuk, Ponad 200 sztuk jest na polach. A to też wiąże się ze stratami dla rolników. Żubry są karmione, ale wśród rozpadającego się drzewostanu poszukują pokarmu gdzie indziej. Ostrzeżenia profesora Jana Szyszko sprawdziły się, winnych nie ma. A na końcu, o czym mówią leśnicy, zrzuci się winę na nich, choć to im zabrania się podejmowania działań. Diecezja Gliwicka będzie miała nowego biskupa. Ojciec Święty Franciszek wyznaczył do pełnienia tej posługi księdza prełata Słowomira-Odera. Papież przyjął jednocześnie rezygnację dotychczasowego biskupa tej diecezji, księdza biskupa Jana Kopca. Ksiądz Sławomir Oder urodził się 7 sierpnia 1960 roku w chęży. Do szkoły podstawowej i liceum uczęszczał w Toruniu. Po studiach z ekonomiki i handlu zagranicznego na Uniwersytecie Gdańskim wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, a następnie Seminarium Rzymskiego, studiując na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim. Święcenia kapłańskie przyjął w 1989 roku w Pelplinie. Cztery lata później uzyskał tytuł doktora obojga praw na Laterańskim w 2001 roku otrzymał tytuł prałata papieskiego. Do 2019 roku posługiwał w Rzymie najpierw jako wicedyrektor Biura Prawnego Wikariatu Rzymskiego, kanclerz Trybunału Apelacyjnego tego wikariatu, a następnie przewodniczący tego trybunału. Był także wikariuszem sądowym diecezji rzymskiej. Ksiądz Sławomir Oder był postulatorem procesu beatyfikacyjnego księdza Wincentego Frelichowskiego oraz Jana Pawła II. W 2020 roku Ku powierzono mu funkcję postulatora sprawy beatyfikacyjnej rodziców świętego Jana Pawła II, Karola i Emilii Wojtyłów. Przez ostatnie cztery lata ksiądz Oder pełnił funkcję ojca duchownego kapłanów diecezji toruńskiej i sędziego w miejscowym sądzie kościelnym, jest kanonikiem gremialnym kapituły katedralnej, pełni posługę duszpasterską przy parafii w niebowdzięcia najświętszej Maryi Panny w Toruniu. To były informacje dnia. Dziękuję i zapraszam Państwa na godzinę 18 z Panem Bogiem.